Wraz z początkiem władzy koalicji nastąpi rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy krok w tej sprawie podejmuje Stowarzyszenie Nowa Generacja, które rozpoczyna ogólnopolską akcję Rachunek dla Wojewody. Stowarzyszenie zarzuca, że wydatki dotyczące wojewody śląskiego i samego Urzędu Wojewódzkiego wzrosły w stosunku do wydatków za rządów PO i PSL. Karolina Komada. Członkowie Stowarzyszenia Nowa Generacja wystawiają wojewodzie rachunek za 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem koszty utrzymania Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego były o wiele wyższe niż te za czasów koalicji PO-PSL. Dzisiaj przede wszystkim tutaj się spotykamy po to, żeby pokazać opinii publicznej to, czego nie wszyscy mają świadomość, czyli ten skok na kasę, którą tutaj zafundowali nasi wojewodowie z Prawa i Sprawiedliwości w całym kraju. Mówimy o różnicy ponad 500 milionów złotych, 0,5 miliarda złotych więcej zostało wydane przez te ostatnie 8 lat. Na co dokładnie, to możemy się tylko domyśleć. Młodzi działacze Stowarzyszenia Wspierającego Platformę Obywatelską przyznają, że środki powinny być przeznaczone na np. budowę dróg, program wykrywania chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca czy leczenie niepłodności. Finansowanie ze środków publicznych, metody zapładniania metodą in vitro, leczenia niepłodności, która dotyka bardzo wiele osób także w naszym kraju, ale i w Europie. To znaki czasu pewnych postępów cywilizacji, trzeba na to zwrócić uwagę, ale tu mówimy tylko o finansowaniu. I taką kwotę 500 milionów złotych w naszej pierwszej ustawie, której miałam być zaszczyt sprawozdawcą, przeznaczamy na to leczenie. Akcja Rachunek dla Wojewody odbywa się w całej Polsce. Urząd Wojewódzki w Katowicach nie odniósł się do sprawy.